Taka krótka zajaweczka, dlatego że jedną z kolejnych rzeczy, którą akurat dzisiaj robię, jest zmiana materiałów. Tutaj prośba klienta była o zmianę balustrady z jednej strony, z drugiej strony ten materiał będzie podobny do drzwi wejściowych i do bramy. Na tym modelu one się bardzo różnią. Kwestia tutaj odciśnięcia deski tak naprawdę, bo to będzie ten materiał. Dalej, jedną z próśb klienta jest to, żeby te słupy, które tutaj są, które fizycznie są, zaraz wam powiem z czego, one są z prefabrykatu, czyli są betonowe, abyśmy te, no tak naprawdę trzeba by było je zaznaczyć i zrobić je nie z prefabrykatu, tylko, tylko z tego, żeby monolityczne, żeby być tak naprawdę całkowicie w porządku. I teraz w momencie, jeżeli mamy te słupy, i one są tam zagłębione, tak naprawdę je wszystkie możemy dać na 30 i dajemy tylko po to, żeby nam się wartości zgadzały. A to jest akurat pikuś. Teraz klient poprosił o to, żebyśmy fizycznie zmniejszyli grubość tych słupów. Na początku zakładaliśmy 15 cm ocieplenia. Teraz zakładamy, że tego ocieplenia będzie 5 cm. Nie? Jeżeli ja bym w tym momencie czyścił sobie ten model, no to tak naprawdę by to wyglądało tak. Prawda? Tu mam 5 cm, pro mam 5 cm. Wiem na bank, że tutaj jest 5 cm. Coś nam tu jeszcze wyszło. Stara lampa nam tu się pojawiła. Nie wiem dlaczego, ale się pojawiła. Ok, mamy te 5 cm. I teraz tutaj kwestia wstawienia balustrady. Prawda? Więc to jest dokładnie ta sama balustrada, która będzie w tym miejscu. I teraz ta balustrada będzie tu. Raz. I ta balustrada będzie tutaj. Chyba. Teraz jak widzicie, one idą w tak jakby troszkę przeciwną stronę, co nie jest akurat najmniejszym problemem. A kwestia w tym momencie zrobienia sobie odpowiednio 5-8. I odpowiedniego przeniesienia tej balustrady. I teraz w tym momencie ta balustrada wygląda tak jak, no tak jakby trochę nie wyglądała. Ona jeszcze nam pójdzie. Jesteśmy na piętrze. Ona jeszcze nam pójdzie w tym miejscu. No. I ona jeszcze nam się znajdzie tutaj. I teraz tu jest ok, przykręcona. Tutaj jednak jest to troszkę nie tak, jakbyśmy chcieli. Co my sobie tutaj zrobimy w tym momencie? Tu mamy 0, tu mamy 35. Damy sobie na 10 cm. I już nasza balustrada jest zrobiona. Da? Więc kwestia tutaj poprawy, czy kwestia zmiany przy balustradach jest tak naprawdę do ogarnięcia w bardzo szybki sposób. Teraz kwestia skrócenia z jednej strony, a z drugiej strony my mamy w tym momencie tutaj tych materiałów dość sporo. Zmienimy sobie je w taki sposób. 120 to też nie. A więc my w tym momencie mamy średnio, to jest średnia wartość, średnio mamy 100 cm. Tutaj sobie zmienimy również na średnią 100. Mamy średnią 100. Okej. I teraz my sobie zmienimy słupki pośrednie co 105. I on nam to ładnie wyrówna.
prawda? Więc w tym momencie nasza balustrada będzie bardzo ładnie wyrównana, więc ja w tym momencie mogę przystępować do tego, żeby wykonać tutaj, żeby tutaj dołożyć profile i żeby dołożyć sobie materiał na balkonie, więc mogę sobie na spokojnie kontynuować pracę, ale już bez waszego towarzystwa.